No dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 17 do 23 lipca 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze, udostępnienia, subskrypcje, wszystko to jest bardzo, ale to bardzo mile widziane. No i z góry Wam bardzo dziękuję za to wszystko i za całe wsparcie, które mi dajecie. Lecimy, wagunie. Co się będzie działo wewnątrz Was w tym nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości, uwag w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Zobaczmy klucz anielski dla Was. Klucz anielski dla moich wag na nadchodzący tydzień. Odpuść sobie. Odpuść sobie. Po prostu odpuść sobie. Och, nie wiem jak Wam, ale mi się przyda to odpuść sobie. Dobra, talia dopowiadająca jest i lecimy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? Dziesiątka mieczy, dużo na głowie, przemęczenie, przede wszystkim takie przemęczenie psychiczne. Kochani, za dużo myśli, za dużo trudnych sytuacji, za dużo problemów, za dużo stresów, za dużo wszystkiego. Możecie być po prostu przemęczeni. Oczywiście, kochani, dodatkowo może przyjść stres związany z innymi, ponieważ dziesiątka mieczy często jest tą kartą mówiącą, że właśnie inni wbijają nam takie szpile w głowę, w plecy, w cokolwiek i dodatkowo stresujemy się tutaj jakimiś innymi sytuacjami. Jedno jest pewne, kochani, gorzej nie będzie. Dziesiątka mieczy jest taką kartą naprawdę niefajną, mówiącą właśnie o takim cierpieniu, przemęczeniu, takim, że mamy wszystkiego dość, tak? Takim pójściu na dno. Ale z drugiej strony po co idziemy na dno? Po to, żeby się od niego odbić i ruszyć naprzód. Gorzej nie będzie. Może być tylko lepiej, kochani. Też starajcie się kontrolować te swoje myśli. Może właśnie warto tutaj coś odpuścić, kogoś odpuścić, tak? Bo dziesiątka mieczy właśnie mówi o tym, że jest tego wszystkiego po prostu za dużo. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy. Dziewiątka kielichów. O! Siódemka kielichów i siódemka buław. Piątka buław, arcykapłan i dwójka buław. Wiecie co, ja mam wrażenie, kochani, że dla części z Was powinniście postawić bardziej jakieś mocne granice i zacząć w końcu robić to, na co Wy macie ochotę. Bo mam wrażenie, kochani, że tutaj z tą piątką buław, arcykapłanem, tą całą dziesiątką mieczy też, Wy zawsze podejmujecie decyzje takie, żeby zadowolić innych, żeby pomóc innym, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby nie wiadomo, co się działo, tak? Zawsze staracie się być tą najmądrzejszą osobą, taką najbardziej sprawiedliwą, najbardziej, tak? I często później dostajecie po tyłku po tym wszystkim. Mam wrażenie, kochani, że też nie warto wchodzić w jakiekolwiek konflikty, nie warto udowadniać komuś coś na siłę i kochani, no z tą siódemką buław wygląda na to, że naprawdę powinniście popracować nad granicami, nad mówieniem nie, nad też niedopuszczaniem do siebie jakiejś negatywnej energii, bo dla części z Was jakiś konflikt może się dziać wokół Was, w rodzinie, wśród, nie wiem, współpracowników, gdzieś tam w otoczeniu znajomych i Wy się tym wszystkim stresujecie, Wy to wszystko pochłaniacie i kochani, może być tak po prostu, że trzeba zablokować tą energię, przestać dawać sobą manipulować albo przestać pozwalać na to, żeby energie innych wpływały na Waszą energię. Zacznijcie cieszyć się bardziej życiem, właśnie odpuśćcie sobie, idźcie na kawę, idźcie na drinka, idźcie na dobrą kolację, zróbcie coś dla siebie, tak? Przestańcie się tak wszystkim stresować, bo to Wam, kochani, nie wyjdzie na dobre, naprawdę. Czas powiedzieć komuś nie, czas coś zablokować, czas coś olać, czas po prostu, nie wiem, podjąć decyzje takie zgodne z sobą, tak, żeby zachować taką harmonię. Z niczym nie musicie się śpieszyć, dokładnie, kochani, tutaj wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziesiątka kielichów, w kierunku waszego szczęścia, w kierunku takiego spełnienia. Wszystko idzie naprawdę dobrze, więc przestańcie się stresować, przestańcie się martwić, przestańcie się napinać. I tak jak mówię, popracujcie nad granicami, moje drogie wagi.
Dobra, zobaczmy w takim razie, co z zewnątrz. Z zewnątrz macie rycerza kielichów. Kochani, no być może tutaj szykują się jakieś romantyczne uniesienia. Część z Was, szczególnie jeżeli jesteście singlami, ktoś tu może przybyć niczym rycerz na białym koniu, żeby Was tutaj zdobywać. Więc tutaj bądźcie wagi single otwarte na to. Ale to też może być właśnie karta mówiąca, że Wasz partner, partnerka będzie chciał tutaj zaprosić Was na jakąś randkę, przyniesie róże, zrobi jakiś romantyczny gest. No, otacza Was taka energia romantyzmu, ale też energia kreatywności. Więc może warto by było właśnie zamiast się stresować, poświęcić trochę czasu na jakąś sztukę, na to, co lubicie robić, spróbować, nie wiem, malarstwa, pisania wierszy, czy czegokolwiek, albo czegoś, co po prostu Was uspokoi, tak? No, otacza właśnie Was taka aura miłości, romantyzmu, bym powiedziała, właśnie takiego spokoju, płynięcia z prądem, za głosem serca. Fajna energia, bardzo fajna. Zobaczmy tego rycerza kielichów. Czwórka buław. Cesarz. Fajnie. Trójka mieczy. Bo wasz facet coś przeskrobał, albo wasza kobieta coś przeskrobała. Arcykapłanka, ósemka mieczy, król buław. Okej. Okay. Powiem wam tak, dla części z was faktycznie tutaj trójka mieczy oznacza, że wasz partner, partnerka coś przeskrobał, zrobił coś niefajnego, może jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, może coś czegoś wam nie powiedział, coś ukrył przed wami. Ósemka mieczy, zrobił coś po cichaczu i myślał, że się nigdy o tym nie dowiecie. Tak się chichram, bo wydaje mi się, że to jakaś pierdoła, ale oczywiście może też trójka mieczy wskazywać na jakieś takie porządne rozdarcie serduszka i coś nieprzyjemnego. Cokolwiek, kochani, się stało, teraz wasz mąż, wasza żona, wasz partner, partnerka będzie chciał uleczyć tą sytuację i zadziała. Zadziała. Spędzi czas w domu, spędzi czas z wami, zaplanuje jakieś wspólne romantyczne działania po to, żeby wam coś wynagrodzić, po to, żeby zadośćuczynić coś. I będzie się starał jak nigdy w życiu. Naprawdę, kochani. Oczywiście dla części z Was nie musi chodzić o partnera. Cesarz też może być rodzicem, może być szefem, tak? Może szef tutaj Wam zrobił jakąś awanturę o coś, bo czegoś nie dostrzegł, a teraz wyszło na jaw, że jednak nie miał racji i będzie chciał Wam tutaj zadośćuczynić właśnie to wszystko. Więc, kochani, spodziewajcie się, mówię, romantycznych gestów, propozycji, wyjść na kawę, na kolację, nawet właśnie jeśli chodzi o finanse, rycerz kielichów jest bardzo dobrą kartą, mówiąc właśnie o jakichś propozycjach, o jakichś nagrodach, o jakichś takich, wierzcie, premiach, które mogłyby zadośćuczynić coś, tego typu rzeczy, tak? Czwórka była w coś, co przyniesie Wam pewien rodzaj stabilizacji, tak? Zdecydowanie, tak jest. Kochani, jeżeli jesteście singlami, mam wrażenie, że z tą trójką mieczy może powrócić ktoś z przeszłości. Może powrócić ktoś z przeszłości, kto kiedyś Wam zrobił krzywdę, kto Was zostawił, kto być może Was w jakikolwiek sposób zranił i teraz ta osoba, nie wiem, czy wcześniej była niedojrzała, czy o co chodzi, ale przychodzi właśnie z tą energią cesarza, czyli bardzo dojrzałą energią, bardzo taką energią, bym powiedziała, gotową na stały związek. To jest osoba, która zdecydowanie jest tutaj gotowa na stały związek, więc ta osoba może chcieć zadośćuczynić Wam jakąś krzywdę i powiedzieć właśnie, że teraz jest gotowa na jakąś stałą relację i zadziała w tym kierunku, ponieważ właśnie pragnie jakiejś stabilizacji, pragnie uleczenia między Wami i będzie się starać jak mało kto, naprawdę. No i teraz Wasza kwestia, czy Wy to przyjmiecie, czy nie. Może tym się, kochani, tak stresujecie i zastanawiacie się, czy wpuścić tą osobę do swojego życia, czy też nie. Nie? Także tutaj weźcie to, jak czujecie, ale ta osoba będzie się starać, ile wlezie, żeby tylko otrzymać jakieś przebaczenie i kolejną szansę, żeby spróbować jeszcze raz, bo mam wrażenie, że ta osoba wie, że tu jest jakieś bardzo mocne połączenie, kochani, bo i ta arcykapłanka, i ta czwórka buław mówi mi o głębokim połączeniu duchowym. To może być wasz jakiś bliźniaczy płomień, tak? Bratnia dusza, ktoś, z kim macie być może jakąś lekcję do przerobienia, tak? Ale tutaj też, kochani, jest zdecydowanie taka szansa, że jeżeli przebaczycie, jeżeli uwolnicie się od tego, no ta osoba może Wam zagwarantować coś stabilnego, bo jednak pod spodem są takie karty mówiące, że ta osoba dojrzała, chce to uleczyć, chce ruszyć z tym naprzód, przeprosić, tak, i zaproponować Wam coś stałego, król pentakli. Czyli tym razem ta osoba nie popełni drugi raz jakichś takich błędów.
Dobra, no to co w związkach? Zobaczmy, co tutaj. As pentakli. O, i fajnie. As pentakli, kochani, jest nowym początkiem, nowym ziarnem zasianym. Dla części z Was może mówić właśnie o jakiejś nowej inwestycji, kupnie domu, mieszkania, zainwestowanie w jakiś remont, kupnie jakichś mebli do mieszkania, tak? Czegoś takiego. Dla części z Was może oznaczać pierścionek zaręczynowy, dla części z Was może oznaczać ciążę, dla części z Was może oznaczać po prostu wejście w jakiś nowy, bardziej stabilny rozdział. Szczególnie dla osób, które dopiero co się spotykają z kimś, jest to dosyć świeża relacja, może mówić, że Wasza relacja wchodzi trochę na taki głębszy poziom, bardziej stabilny i zaczyna się tutaj budować coś konkretnego. Zobaczmy tego asa pentakli. Dwójka buław, czyli są jakieś decyzje, ale też otwiera się jakaś nowa ścieżka. Król buław, no. I trójka kielichów, no. Dziesiątka pentakli, gwiazda i dziewiątka buław, wieża, piątka kielichów, no właśnie, czwórka mieczy. Okej. Dobra, pierwsze, co mi przyszło na myśl, zanim doszłam gdzieś tam głębiej troszeczkę, kochani, powiem Wam tak, że faktycznie tutaj będą jakieś decyzje odnośnie dalszych działań w Waszym związku. Szczególnie mówię tutaj dla świeżych związków, wygląda na to, że Wasza relacja wchodzi na wyższy poziom, będzie podjęcie decyzji być może o zaręczynach, o zamieszkaniu razem, o założeniu rodziny, jakieś spełnienie marzeń jest tutaj na horyzoncie. Wygląda na to, że kochani, coś tu się odblokowuje między Wami. Może właśnie jakieś trudności zostają pokonane, i w końcu jesteście gotowi, że tak powiem, bardziej zainwestować w relację, albo wasz partner, partnerka jest bardziej gotowy zainwestować właśnie w tą relację. Cokolwiek to jest, przyniesie wam bardzo dużo radości, no i mówię, to nowe ziarno zasiane przyniesie wam nowe możliwości, nową ścieżkę, która będzie bardzo szczęśliwa dla was i która prowadzi zdecydowanie tutaj do jakiejś stabilizacji. Ale kochani, ponieważ pod spodem są karty takie dosyć trudne, więc dla części z was po raz kolejny pojawi mi się ta energia, czyli zadośćuczynienie. Partner coś przeskrobał, coś zrobił nie tak, nie wiem, coś nagle wyjdzie, co sprawi, że będzie Wam przykro, może, kochani, nawet będziecie chcieli się tutaj odizolować od partnera, gdzieś wyjechać, zostawić go na chwilę, nie wiem, może być jakaś groźba separacji nawet dla części z Was, ale cokolwiek to jest, mogą być po prostu też ciche dni, tak, taki foch na tej zasadzie, no i mówię, partner będzie robić wszystko, żeby po prostu dostać drugą szansę, żeby dostać wybaczenie, żeby przeprosić i żeby się z Wami pojednać, będzie działać, będzie kombinować, będzie kupować różne rzeczy do domu, prezenty, spełniać Wasze marzenia, nie wiem, co tam było Waszym marzeniem, kochani, ale może spełnić to marzenie i naprawdę będzie stawał wręcz na rzęsach, bym powiedziała, żeby tylko to wszystko ruszało do przodu i aspentakli zapowiada ten nowy początek, więc nie wiem, ile się tam będziecie fochować, kochani, albo ile będziecie się tam smucić, czy coś, ale będzie ten nowy początek i to jest ewidentne tutaj dla mnie, że będzie wybaczenie, będzie rozpoczęcie nowego cyklu właśnie w tym związku. Co dla singli? Singlaczki, czwórka mieczy. Kochani, czwórka mieczy też może mówić o tym, że jesteście teraz w trakcie jakiejś przerwy, jeśli chodzi o romanse, nie macie czasu na miłość, może leczycie się po jakimś poprzednim związku. Czwórka mieczy mówi, że właśnie jest tutaj taka energia mówiąca o tym, że wy nawet nie inwestujecie, żeby poznać kogoś nowego. Nie wychodzicie do ludzi, nie spotykacie się z nikim, nie interesują was romanse i tego typu rzeczy. Jesteście w takiej przerwie, bym powiedziała. Może macie za sobą jakieś trudne przeżycia, nie tylko w miłości, ale też w życiu osobistym, w pracy, czy cokolwiek, kochani. I po prostu to jest taka energia, nie mam teraz ochoty na związki, nie mam czasu na związki, potrzebuję odpoczynku, potrzebuję regeneracji. Zobaczmy tą czwórkę mieczy, co tu się jeszcze będzie działo. Mag. No ale manifestujecie tam coś, co? Albo ktoś manifestuje was. Rycerz buław. Gwiazda, królowa pentakli, sprawiedliwość, księżyc. Kochani, wy se odpoczywacie, a tu się coś dzieje w tle. Coś bardzo ważnego, co jeszcze go w ogóle nie, albo tego nie podejrzewacie, albo tego nie dostrzegacie jeszcze. Mam wrażenie, że to jest jeszcze ukryte, to się dzieje trochę za zasłoną u was. I to może przyjść nagle do waszego życia, nagle. Rydwan, wow. Kochani, powiem Wam tak. Część z Was jest, tak jak mówię, w trakcie przerwy, ale tutaj się manifestuje jakaś osoba. Jakaś osoba, która jest takim Waszym spełnieniem marzeń. I rycerz buław mówi, że ta osoba może przyjść nagle do Waszego życia. Może pojawić się tak o, tak?
nie chcę związków, nie interesują mnie związki, muszę się wyleczyć, muszę odpocząć i tak dalej. Bach, kurde, książę przychodzi, tak? Coś takiego mi się pojawia tutaj. Ale kochani, to nie jest tylko książę, to nie jest tylko książę, bo na spodzie mamy króla mieczy, więc to jest też dojrzała osoba. Dla części z Was, kochani, może to być ktoś z przeszłości, bo jednak mamy tego rycerza buław, mamy tego króla mieczy. Tak mi tutaj takie wajby trochę daje właśnie osoby z przeszłości, która może chcieć powrócić do Waszego życia, ale niekoniecznie. To też może być zupełnie ktoś nowy. Bądź co bądź, kochani, ktoś pojawi się nagle, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i ta osoba myślę, że odwróci Wasz świat do góry nogami. Trochę wywróci Wasz świat do góry nogami. To jest osoba, która zdecydowanie chce tutaj zainwestować w ten związek. Mamy tą królową pentakli, więc widzi Was jako kwintesencję kobiecości. Chce z Wami się zestarzeć, stworzyć rodzinę, dom, wszystko, co tam najlepsze. Z drugiej strony, kochani, jeżeli jesteście mężczyznami, możecie właśnie w ten sposób też postrzegać tą osobę, jak ona wpadnie w wasze życie. Sprawiedliwość, zdecydowanie jakaś relacja karmiczna, możecie się poznać też podczas właśnie załatwiania jakichś formalności w sądach, urzędach, tego typu rzeczy. No i tak jak mówię, księżyc. Tego się kompletnie nie spodziewacie, kochani. Kompletnie się nie spodziewacie. Sprawy pójdą bardzo szybko z tą osobą. Dziesiątka buław może oznaczać tak, że dla części z Was jakiś trudny etap dla Was się zakończy wraz z pojawieniem z tej osoby. Ta osoba może Wam jakoś pomóc, ta osoba może Wam zaproponować coś konkretnego, ale kochani, no gwiazda, gwiazda. Gwiazda też jest kartą uleczenia, więc jeżeli jest to faktycznie osoba z przeszłości, ta osoba pragnie uleczyć Waszą relację i spróbować jeszcze raz. Tym razem ma poważne zamiary, to co powiedziałam tutaj, poważne zamiary. Chce być może zadośćuczynić jakiejś rzeczy, które wyrządziła w przeszłości, wyjaśnić jakieś tajemnice, jakieś sekrety, powiedzieć Wam całą prawdę, że jest wolna, że odcięła się od tamtego, co było i że teraz jest gotowa na stały związek. Oczywiście, czy Wy przyjmiecie tę osobę, czy nie, to zależy od Was, kochani, bo ja widzę, mówię, że w czwórce mieczy Wy niekoniecznie jesteście teraz w fazie romansów, miłości, ale kochani, to się może pojawić bardzo spontanicznie, bardzo znienacka i myślę, że gdzieś tam na poziomie emocji, na poziomie serca, no właśnie, odpuścicie trochę na tej zasadzie, a niech się dzieje wola nieba, tak? Okej, po prostu płynę i zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi, tak? Nie myślcie za dużo, też nie myślcie za dużo, tak bym powiedziała. Po prostu płyńcie, bo ja tutaj widzę naprawdę piękne karty, które mogą przybliżyć Was do, to znaczy przybliżyć, otworzyć Was właściwie na bardzo szczęśliwy i stabilny związek. Taki, który naprawdę przyniesie Wam uleczenie, spełnienie, wszystko to, o czym marzyliście, bo jednak mamy tego maga, tak? Wszystko to, o czym marzyliście. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, as mieczy. As mieczy, kochani, jest też kartą nowych początków, jest kartą prawdy, klarowności w jakiejś sytuacji, oświecenia, iluminacji, tak, w jakiejś sprawie. Także, kochani, tutaj może taka żaróweczka się nad Waszymi głowami zapalić w jakiejś kwestii, albo Wy komuś uświadomicie jakąś prawdę, albo ktoś sobie uświadomi jakąś prawdę, tak? To jest też karta pomysłów, idei, takich, które naprawdę odmieniają życie. Zobaczmy, ale też karta rozwiązań. O, to chciałam powiedzieć jeszcze. Karta rozwiązań, więc jeżeli jest jakaś trudna sprawa rodzinna, nie wiem, z czymś tam się głowicie, to as mieczy przyniesie Wam rozwiązanie w tym nadchodzącym tygodniu. Dziesiątka pentakli. Arcykapłan. As buław. Wow. Rycerz mieczy. Arcykapłanka. Ósemka mieczy. Kochani, wiecie co? Bo tutaj mamy jakąś tajemnicę, coś, czego nie dostrzegacie, więc dla części z Was może wyjdzie jakaś tajemnica rodzinna, albo faktycznie znajdziecie rozwiązanie na jakiś swój problem, jeżeli czymś tam się stresujecie odnośnie, nie wiem, rodziny. Arcykapłan zawsze mi mówi o dziadkach, więc może chodzić o dziadków, ale też o jakąś taką dojrzałą osobę z rodziny, też może chodzić o rozwój dalszy i dziesiątka pentakli, może chodzić o jakiś majątek, może chodzić o finanse w rodzinie, coś takiego. Kochani, tutaj jakiś nowy początek się zdecydowanie dla Was zacznie, a z buław, a z mieczy będzie jakaś klarowność w jakiejś sytuacji i sprawy też pójdą do przodu, tak? Będzie jakaś inspiracja. Tak, mam wrażenie, kochani, że tutaj czegoś nie dostrzegaliście, kogoś nie dostrzegaliście, albo o, królowa pentakli, wzięłam ją pod spodem. Tu też idzie jakiś rodzaj stabilizacji finansowej. Może, kurczę, nie wiem, kochani. Może ktoś ukrywał jakieś oszczędności, może ktoś ukrywał jakiś majątek i nagle właśnie wyjdzie jakaś tajemnica. Może ktoś ukrywał z dziesiątką pentakli arcykapłanem jakieś małżeństwo, może ktoś ukrywał
jakąś rodzinę. Nie wiem, kochani, co to jest, ale tutaj z tą arcykapłanką i ósemką mieczy jest coś, czego nie dostrzegacie a propos spraw rodzinnych, szczególnie jeśli chodzi o majątek rodzinny. Coś takiego tu mi się pojawia, kochani. I rycerz mieczy mówi o tym, że przyjdą jakieś wiadomości, przyjdą jakieś informacje. Może to będą plotki, które trzeba będzie gdzieś tam trochę pogrzebać, rozgrzebać i tego typu rzeczy, które gdzieś tam poniosą was w kierunku prawdy. Ale as mieczy przynosi wam prawdę. Więc jeżeli, mówi, jest jakaś sprawa, nad którą się głowicie, przyjdzie rozwiązanie. Jeżeli, kochani, nawet są jakieś tajemnice rodzinne, tak, to mam wrażenie, że one wyjdą na jaw w tym tygodniu. Nawet, kochani, jeżeli wszystko jest spokojnie, nic się tam u was specjalnie nie dzieje, mam wrażenie, że będzie coś, co was zaskoczy w tym tygodniu. Poprzez właśnie, no nie wiem, jakieś wiadomości wyjdą na jaw, tajemnice wyjdą na jaw. I to może was nieźle zaskoczyć, ale to jest ze sobą przyniesie coś dobrego, więc to nie jest nic złego, kochani. Żebyście tutaj mnie nie zrozumieli, że to będzie nagle jakieś, nie wiem co, nie? To raczej będzie pozytywna wiadomość z tego, co widzę tutaj z kart. Która przyniesie wam nowe możliwości, tak jakby otworzy wam drzwi do nowych możliwości, do nowych ścieżek, tak? No, ciekawe. Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tu. Dwójka pentakli. Kochani, po pierwsze, dwójka pentakli mówi, zachowaj elastyczność. Może trzeba będzie pożonglować trochę różnymi rzeczami. Może trzeba będzie zrobić trochę tu, trochę tu, trochę tu, tu się z tym spotkać, tu to ogarnąć. Będzie wiele rzeczy do zrobienia. Ale widzicie, niczym ta kobieta tutaj żonglująca na szczycie jakiegoś wieżowca, stojąca na jednej nodze, ze wszystkim sobie poradzicie. Więc tutaj musicie mieć tą wiarę w siebie, że dacie sobie ze wszystkim radę. Bo macie nieograniczone możliwości, tak? Na dwójce pentakli zawsze właśnie jest ta nieskończoność, więc macie tutaj nieskończone możliwości, pozostańcie elastyczni i otwarci na różne możliwości, a sprawy pójdą pięknie do przodu. Dla części z was dwójka pentakli może oznaczać konieczność podjęcia jakiejś decyzji dotyczącą pracy, dotyczącą finansów, ale dwójka pentakli też może mówić o jakimś dodatkowym źródle dochodów, więc jeżeli macie już pracę, może pojawić się coś dodatkowego. Jeżeli nie macie pracy, mogą się pojawić jakieś dwie fajne oferty i trzeba będzie na przykład dokonać wyboru. Zobaczmy tą dwójkę pentakli. Dzięki. Trójka buław odwrócona i dziesiątka buław odwrócona. I rydwan. Świat, król kielichów i trójka pentakli. Fajnie. Wiecie co, tutaj też mi wskazuje na jakieś niezakończone sprawy, że była jakaś blokada, coś nie szło do przodu i coś nie było zakończone. Jakiś trudny etap odnośnie finansów, odnośnie pracy, może długo nie mogliście znaleźć jakiejś pracy, może zajęliście się jakimś przedsięwzięciem, projektem, który był ciężki do przejścia, może, kochani, zakładacie własną firmę i tam dużo formalności, dużo jakichś blokad, dużo jakichś trudności, tego typu rzeczy. Może, kochani, też być tutaj ta informacja, kochani, że dla części z was czuję, że jesteście przepracowani, po prostu, że bierzecie trochę za dużo na głowę i może warto by było zachować taką równowagę pomiędzy właśnie życiem osobistym a życiem zawodowym, może warto by było gdzieś wyjechać i odpocząć. To dla części z was też jest taki dodatkowy przekaz. Ale kochani, jeżeli faktycznie coś tu nie szło do przodu, coś tu stało w miejscu, coś nie było zakończone, kochani, w tym tygodniu znajdzie rozwiązanie. Może wy znajdziecie jakieś rozwiązanie, może to rozwiązanie przyjdzie od strony rodziny. Ale kochani, cokolwiek to jest, bądźcie otwarci na różne możliwości, ponieważ sprawy pięknie pójdą do przodu, zostaną pokonane wszelkie trudności i odniesiecie sukces. Świat mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu, więc jeżeli faktycznie tu były jakieś ciężkie zmagania, w końcu to się dla was ukończy. Jeżeli na przykład ciężko wam było znaleźć pracę, cały czas, nie wiem, byliście zwalniani albo praca okazywała się niekorzystna dla was czy coś takiego, możecie odnaleźć jakąś pracę przez internet albo w jakiejś zagranicznej firmie, albo gdzieś trzeba będzie wyjechać, tak, podróżować. Cokolwiek, kochani, to jest, kończy się coś u was i rozpoczyna coś nowego, coś bardziej stabilnego, czuję, i zrównoważonego. Płyniecie z prądem, kochani, po prostu, no właśnie, odpuszczacie jakąś kontrolę, wszystko, mam wrażenie, też zaczyna płynąć po prostu, niczego nie musicie przemuszać, niczym się nie musicie stresować. No i kochani, mamy tutaj tą trójkę pentakli, więc tutaj może się pojawić faktycznie jakaś nowa współpraca, budowanie czegoś od nowych fundamentów, pomoc ze strony innych, może jakieś inne osoby wam tutaj pomogą, przyjaciele, rodzina, rozwiązać tą
sytuację. Jedno jest pewne, kochani, umiarkowanie przynosi uleczenie, wasi aniołowi, wasi przodkowie też są nad wami, czuwają nad wami. No i szóstka mieczy, paść kielichów, mówi o pójściu do przodu, o spokoju, o nowych propozycjach i nowych możliwościach. Ale kochani, pamiętajcie też tutaj o tym odpoczynku, bo mi się tutaj bardzo to mocno zaznacza u was, że część z was może mieć za dużo rzeczy na głowie, za dużo pracujecie, za dużo macie spraw na głowie. O tym też mówi ta dziesiątka mieczy tutaj, że możecie być przepracowani i może warto by było na chwilę się wstrzymać gdzieś, pojechać na jakiś weekend, choćby na jeden dzień, żeby odpocząć i naładować baterie. Zachowajcie tą równowagę w swoim życiu, żeby się nie wypalić, żeby się nie przepracować, albo żeby nie odbiło się to na waszym zdrowiu. Dobra, wagunie, rada. Król mieczy. Król mieczy mówi, mów prawdę i kieruj się prawdą w życiu. Mówi, kieruj się inteligencją, mądrością, sprawdzaj wszelkie informacje. Nie bój się odcinać różnych rzeczy w swoim życiu i nie bój się podejmować ostrych, ostatecznych decyzji, tak? To jest zresztą wasza karta, wasza taka karta powietrzna. Więc tutaj chodzi o kwestię pewnych decyzji, odcięcia być może od czegoś, zostawienie czegoś za sobą. Zobaczmy tego króla mieczy. Król mieczy nam się chyba u singli też pojawił, z tego co widzę, więc to może być kwestia faktycznie kogoś z zewnątrz, zobaczmy. No i mamy rycerza kielichów. Siłę. Oj. Dwójka mieczy odwrócona wyleciała, ale to jest ciekawe. Król kielichów, o ja. No właśnie, świat, umiarkowanie. Kochani, dla części z was faktycznie tutaj widzę jakiegoś eksa, który powraca. Jakieś sprawy staną się jasne, dwójka mieczy. I czuję, kochani, że tu jest informacja, żeby się odblokować na tą osobę. Rycerz kielichów, ta osoba przyjdzie z jakąś romantyczną ofertą. Pokaże sobie siłę, tak? Ale jednocześnie ogromną wrażliwość. Mam wrażenie, kochani, że ta osoba bardzo mocno dojrzała z tym królem kielichów i jest naprawdę gotowa na miłość. No i z dwójką mieczy nie dość, że coś zostanie być może ujawnione a propos tej osoby, to jeszcze, no właśnie, uda się zakończyć jakiś cykl i uzdrowić jakąś sytuację, jakąś relację. Kochani, to też mi trochę mówi o tej sytuacji rodzinnej. Też może być tutaj to, że mogą przyjść właśnie jakieś wiadomości, jakieś informacje, być może ze strony kogoś. Kurde, nie wiem, teraz tak patrzę na tego króla mieczy, jakiegoś urzędnika, notariusza. Coś takiego? Coś może wyjść na jaw. Coś się zakończy, coś się uzdrowi, coś się uleczy. Kochani, no, taka energia. Ktokolwiek to jest i cokolwiek to jest, przychodzi do was z ofertą. Fajną ofertą albo dobrymi wiadomościami jakimiś. I tu jest ważne, kochani, żeby właśnie być może odciąć się od jakiejś żali, odciąć się od jakiejś przyszłości i czuję otworzyć swoje serce na to, co idzie w waszą stronę. Bo to przyniesie też właśnie jakiś nowy cykl dla was, moje drogie wagi. No dobra, zobaczmy kryształowego aniołka dla was na nadchodzący tydzień. Jezus Maria. Czekajcie, bo wyleciały dwie karty, dwóch nie będę wam dawać, niestety nie, więc tasuję jeszcze raz. O, dzięki, jedna. Cytryn. Zbyteczne zmartwienia, hello! Idealnie, zbyteczne zmartwienia. Uwolnij się od ciężaru zmartwień, oddając je Bogu w celu uzdrowienia i znalezienia rozwiązań. Dziękuję. Dziękuję za potwierdzenie tej energii, którą czułam. Odpuśćcie sobie, po prostu. Dobra, wagunie, na koniec pytanie i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję wam odpowiedzi na te pytania. Jedynka nam się przewróciła, więc bierzemy dwójeczka, trójeczka. Dobra, szybciutko wybieramy, jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie sobie filmiki, odsłaniam. Odpowiedź numer 1 brzmi: pomocni ludzie. Odpowiedź numer 2 brzmi: jeśli uwierzysz. I odpowiedź numer 3 brzmi: poprawa zdrowia. Super, pięknie. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i oczywiście widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.